A w dzisiejszym odcinku, jeśli kupiłeś sobie Galaxy A34 albo 54, dostałeś bacy dwójeczki. Takie bacy dwójeczki będą wyglądać w taki sposób. No właśnie, jak one wyglądają? Jak fajnie grają? Zaraz się o tym dowiem. Również oczywiście możesz kupić, link w opisie. Na opakowaniu mamy informację, że czysty i bogaty dźwięk, dwudrożne głośniczki, noise cancellation, czyli no masz takie, wygłuszać zewnętrzne tutaj dźwięki, komfortowe w uszach i 5 do 20 godzin grania, no w zależności co robisz. No, otwórzmy, zobaczmy. Akcesoria, słuchaweczki, białe opakowanie, ciekawe czego nie, czarne. O, to się przykleja. Instrukcje obsługi, karty gwarancji. Przewód. Ekstra te gąbeczki, jakbyś miał inny rozmiar, może masz większy, może masz mniejszy. Tutaj to wszystko jest. Piękny przewód. Przewód mi się bardzo przyda. Fajny przewodzik. No i oczywiście same słuchawki. Śliska obudowa. One bardziej są takie szare jak czarne. Ale błyszczące. Bliska. Tu jest jakiś sensor, czujnik. Tutaj kolejny. Zasilanie. Dwa mikrofony. Okej, okay, tak wygląda. Z bliska. Załóżmy. Trochę. Jak dobrze trzymają się w uchu? Wkładamy jedną. Wkładamy drugą. I trzymają się w moim uchu bardzo dobrze. Możesz strząsać, możesz jeździć na rowerze, możesz biegać na bieżni i tak dalej. Kręci się na głowie i nie powinny wypaść. Ale każdy rozmiar ucha jest inny. Dla mnie akurat te są dobre. Bardzo kwestia indywidualna. Jeśli chodzi o sam dźwięk, no to muszę Ci powiedzieć, że bas jest bardzo ciasny i mocny, dobrze wypuknięty. Średnie są w porządku, słyszalne i wysokie również słyszalne. Troszeczkę tak po stronie ciepłej. I to mi się podoba, bo ja lubię akurat ciepłą stronę dźwięku. Czy to są najlepiej grające basy od Samsunga? No, nie. Najlepiej grające basy to są basy Pro 1, nie 2. Basy Pro 1 to są to duże słuchawki, bardzo duże. Duże, dużo cięższe od Baców Pro 2, ale grają, no, słyszalnie lepiej. Dlaczego z Pro 2 grają gorzej? Z tego względu, że zmniejszono je. No, fizyki nie oszukasz, czym większy, tym raczej będzie lepiej grało, większy czwórnik i tak dalej. Ale za to te starsze, które dobrze grają, mają jeden problem. No właśnie, wypadają z ucha. Słabo się trzymają. Jeśli na przykład potrzebujesz do samolotu czy coś takiego, no to w porządku. Tam za wiele ruchów nie będzie, ale jak jechał na rowerze, czy tam gdzieś biegł, czy coś, no to mogą wypaść i to już jest niefajnie. Dwójki trzymają się bardzo dobrze, jak i te jedyneczki. Byłoby oszacować dźwięk od 1, gdzie jest kompletne dno, do 10, audiofilska jakość. No to Batsy 2 ustawiłbym w przedziale 4. 4 punkty, czyli to może nie jest najwyżej, ale mówię, że to jest Bluetooth, a nie po kablu. Gdzie Batsy Pro 2, no, z 10% można byłoby powiedzieć lepiej, czyli powiedzmy, że 10-15%, no to powiedzmy, że nawet 5. Batsy Pro 1, czyli najlepiej grające Batsy, no myślę, że można byłoby je nawet dać 5,5 pod 6, ale tu już 6 to już raczej 5,5 to już są naprawdę dobrze grające. Wyżej mogłoby być Sony serii 4, ale to są już wielkie kronkersy, w uchu ci tak wystają i po pierwsze nie wyglądają, wyglądają bardzo dziwnie, bo wystaje ci coś z ucha bardzo. W kasku nie pojeździsz, w tych jeszcze pojeździsz, tak na styk. Wyżej to już po kablu. Po kablu, podejrzewam, że nawet połowę tańsze słuchawki po kablu, to zależy jakiej firmy, na przykład Klipsch, będą grać lepiej niż bezprzewodowe, no ale tutaj nie mamy tego kabla. I nic nas tutaj nie uwiera, nic nas nie ciągnie. Jest ta wolność, płacimy tutaj głównie za tą wolność i uniwersalność. Nic nie przerywa ANC, również ładnie nam tutaj. Ale to nie jest to ANC, w którym jest w Batsach Pro 2 i w Batsach Pro. Powiedzmy 10% mniej. No, to też jest dobrze. Tak na oko 10%, na ucho. To też jest bardzo dobrze. Ja oba polecam. W ogóle seria Bats jest. Ja miałem jeszcze pierwsze Batsy, te, które wyszły, to one przerywały, tam było cuda na kiju. Teraz już jest to wszystko ładnie dopracowane, fajnie to chodzi. To jest taki średni level, entry level. Niższy można kupić? W tej chwili nie. Batsy plusy można było. Czy to są lepsze od plusów? Tak, zdecydowanie lepsze. 360 audio, które daje Ci taki... No jest takie wrażenie, że jakby coś z tyłu tego, ale to jest takie wrażenie, wiesz...
To nie ma nic wspólnego z prawdziwym głośnikiem z tyłu, który ci nadaje. To tak jest, jakbyś... Można byłoby to porównać z piciem kawy, a zażywaniem kokainy. Niby też ci podwyższy ciśnienie, adrenalina, nie będzie chciało spać, ale różnica jest dość duża. No i to dla ciebie, kochani, historia prawdziwa. Słuchaweczki bardzo fajne. Czy męczą strasznie uszy? Troszkę męczą, troszkę. Minimalnie, ja mam tak delikatnie. Jak chcesz słuchawki, które możesz 10 godzin trzymać w uchu, na przykład w locie do Ameryki samolotem, czy możesz lecieć balonem? No to klipsz. Klipsz ma takie owalne gąbeczki w uchu, a w ogóle nic ci one nie przeszkadzają. Klipsz jest z tego nieznany. A tutaj bacy również fajne. No różnica w cenie. Ile klipszy kosztują, a ile to, no to jest, masz za niewielkie. Nowy Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra. Słuchawki bacy Pro. Gratis i do tego jeszcze 100 zł od każdego wydanego 1000. No to kilka stówek jeszcze padnie. No, moim zdaniem fajna promocja. Pozdrawiam.